zadanie ustalenia warunków zawodowych na inwestycje przy ulicy Bajecznej Widok i ofiar Domian Krakowia. Może ten wcześniejszy 95. Będziemy opiniować dwa warunki zawodowe bardzo podobne, dotyczące tego samego obszaru między Bałem Wiślany tutaj przy tamie na Dobriu, ograniczonym parkiem tutaj ofiar Dobria, Bajecznej i ulicą Widok. W tym pierwszym wniosek jest na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków przy ulicy Bajecznej Widok ofiar Dobria w Krakowie. Obydwa wnioski złożyła spółka Konwizjo spółka ZO przez swojego pełnomocnika. Jeśli chodzi o takie parametry i dane dotyczące tejże inwestycji, to jeśli chodzi o ten wniosek, który teraz omawiam, to ma powstać 9 budynków 7-kondygnacyjnych o wysokości 22,5 metra. Dojazd ma być tak samo jak w następnej od ulicy Widok przez drogę wewnętrzną ulicy Bajeczną. W niektórych budynkach planuje się powierzchnią usługową w części parterowej oraz powierzchnia zabudowy ma wynosić od 25 do 37%. Kubatura to 21 173 metry kwadratowe. Opinia komisji jest taka, jak wydana w lutym tegoż roku. Również negatywna. Tam niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o to. Natomiast inwestor ma na razie raport z oddziaływania na środowisko, bo jest to niestety dość spora inwestycja przy tego typu zagęszczeniu i ilości budynków. Przepraszam panie Ruszu, czy pan może pokazać, którą to znaczy, powiem tak, gdyby wyszło jedno zdjęcie z wniosku zrobione, by wszystko rozjaśniło. Może tam pisać. To jest na terenie Może dalej. Ale to jest tylko część. No, to jest tam na chwilę. Tam, gdzie ten magazyn stoi, to już jest w tej chwili w drodze. Właśnie. Który już też jest za wysoki. Tak, ponieważ nie mamy takiej wizualizacji zrobione zdjęcia z tego, z tej dokumentacji. To generalnie wygląda w ten sposób. To jest wał Wiślany już. Ulica Ofiar Dąbia. Tutaj jest Bajeczna. Generalnie ten wniosek obejmuje 9 budynków 7-kondygnacyjnych. Tu jest bał. Tak, przy samym bał. O tam widać właśnie. Jak on wygląda? Na co? Każdy może składać w górę. No, na co mi się podoba, nawet na zabudowę mamy. Zofia Dąbia nigdy inwestor nie wyda pozwolenia, natomiast cały czas wciska możliwość wjazdu przez ulicę Widok, która na planie nawet widać, że z ulicą Bajeczną, a Bajeczna ma nieuregulowany stan prawny, jest drogą wewnętrzną, więc automatycznie ten wniosek powinien zostać odrzucony przez Wydział Architektury i Urbanistyki. Piszemy to na gminie, nie wiem, czy może z pozycji
Wydziału Architektury, to może inaczej wygląda. Tutaj widać na tej sytuacji właśnie, że te bloki planowane, taka jest duża ilość, potem jest taki zakręcony pod kątem, takim, no to też duży i jeszcze jest jeden na końcu. U góry, przy ulicy To jest jeden jeszcze pod kątem. A ta ilość, 2, 3, 4, 5 bloków, to sąsiad jest z góry. To jest jakby dobry kątem. Ładnie. Śliczne, tylko nie w tym miejscu. Dwa tutaj to chłopcy grają. To jest dawał to niebieski. Ale to nie. Ona przybyła jest taki, jak na osiedlu europejskim, na jest to tego inwestor nie poda. To jest taki już drobny środek. O, tutaj też bały wiślane są zaraz za tymi budynkami na prawo. To już jest teren właśnie tych To jest tam otoczenia miejsce po tych magazynach, tak? Tak. Tam, gdzie był zarząd wodny, jakiś tam budownictwo wodnego. Budownictwo wodnego. Wcześniej, Zresztą on jeszcze tam jest budynek, on jest w samym rogu. A te budynki, co widać na górze po lewej, to są te istniejące. Takie, co już da, parę lat stoją. Tak, już Naprzeciwko Biedronki. Naprzeciwko obecnej Biedronki. Bo tam było Na zamyku. Nie, to nie zamyk. Na to, że świat mu zaproponował, to się robi takie warunki, że ma stąd. Skoro konkurencja miała samochody tańsze o 10%. To on się dziwił, dlaczego musi Ja mam do pana teraz pytanie, bo chciałem tak rozmawiając z tym inwestorem, to on już mówi, że on już pozytywnie, bo my to opiniujemy po raz drugi. My w lutym mieliśmy mały zakres, mniejszy zakres jak teraz. Jak rozmawiamy z inwestorem, to podobno inwestor mówi, że już dziurę ma. Tak, bo on zrobił... Tak, bo on zrobił unik po prostu. Miał wcześniejsze pozwolenie na budowę, co nikt nie był stroną, po prostu przyrównał tam to do ulic, miasto mu dało zgodę i wystąpił tam jakby o dwie WZ-ki. I tam na ten jeden budynek B9, który tam jest, on już wykopał dziurę, tak? Z tym, że ten budynek jest o piętro niższy i on się dlatego stara dalej, bo chce wyższe, bo większa kasa jest. Także... Negatywnie inwestor już buduje. Tak, no ale to jakoś było w ogóle, miał jeszcze, tak jakby po dwie WZ-ki wystąpił, a ta druga była po prostu bez echa przeszła i dostał pozwolenie na budowę. Także, ale no, w każdym razie część tam mieszkańców, którzy tam są, między innymi ja też, to zaskarżyliśmy to do samorządowego kolegium odwoławczego. Kolegium odrzuciło to w całości do ponownego rozpatrzenia, dlatego państwo teraz to rozpatrujecie. No i jeszcze można zatrzymać to ewentualnie, dopóki dziura jest, bo jak już będzie coś stało, to w Polsce raczej ja nie słyszałem, żeby ktoś burzył. Moskownica, przecież... Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?